No i witamy Sakera, kolejny członek ekipy warszawskiego koksu. Jak w ogóle samopoczucie po progu 2022 roku? Cześć, witam. Bardzo dobrze. Nowy rok, nowe możliwości. Ciśniemy dalej. 2021 rok to pasmo sukcesów, bo tak obserwowałem to, co robisz i twoje przygotowania i też formę, którą zaprezentowałeś na zawodach. Zadowolony jesteś ze swoich występów? Tak, no w sensie występy były dwa. Jeden był taki główny, drugi to był bardziej taki test, ale jak najbardziej jestem zadowolony z tego, co się udało wyskrobać w tym roku. Życiówka więc. No tak właśnie gdzieś czytałem w mediach społecznościowych, jak wrzucałeś i jak patrzyłem, to było widać, że jest to ewidentnie życiowa forma. Jak długo trwa praca nad sylwetką? Muszę chwilkę policzyć. To będzie 15 rok teraz. A te szczegółowe takie przygotowania, ten BPS, taki bezpośredni okres startowy, ile trwał do tych najważniejszych zawodów? Okej. W tym roku to było od stycznia do września, czyli to będzie 9 miesięcy, jeśli dobrze liczę. I mniej więcej taki okres jest potrzebny bez dopingu, żeby wiesz, zrobić taką spoko formę. Te najważniejsze zawody to były te w Irlandii chyba, jeśli się nie mylę, w Anglii. Tak? W Anglii, przepraszam. Tak, dokładnie tak. No bo tam były tak jakby bez dopingu. Każdy zawodnik był weryfikowany pod względem obecności dopingu we krwi, więc no, to są takie najbardziej fair play, jeśli się trenuje bez tego, nie? No to tam można się najlepiej sprawdzić. Walczył Pączek, teraz walczy Owca. Kiedy będzie walczył Saker? Już kiedyś mówiłem na tym kanale, że to nie dla mnie, no i nic się nie zmienia. Ja zostaję przy kulturystyce. Tak zdecydowanie, czy nie skuszą Ciebie na przykład pieniądze? Nie, bo nie mam ogólnie emocji z pieniędzmi. Z firmy spoko żyjemy, więc też nie szukam jakby osobnych źródeł tych pieniędzy, więc no... Ewentualnie jakby w kulturystyce te pieniądze były, gdzie nie ma ich oczywiście, no to tam bym się szybciej skusił niż na coś, co nie jest moją zajawką, nie? Jak w kulturystyce wygląda w tej chwili sytuacja, tendencja światowa? Nie. Sylwetka, masa? Mhm. W sensie u mnie? Nie, ogólnie tak spytam o tendencje światowe. Wydaje mi się, że zarówno na świecie, jak i w Polsce jest mocna tendencja spadkowa w ostatnich latach, że już te lata świetności tego, no ogólnie fitnessu, właśnie trochę spadły. Ale jeszcze serce bije, no nie? Jeszcze nie tracimy go, więc... A serce mocniej bije, jak kolega z drużyny gdzieś tam walczy? To jest takie ogólne poruszenie w drużynie? O, no pewnie. To żyjemy tym od momentu, kiedy jest już info oficjalne o walce, aż do samego wyjścia, nie? Tak było z Pączkiem, że dosłownie wychodziliśmy z nim. No pamiętam, bo także... z Pączkiem pamiętam, że bardzo mocno tam wszyscy przeżywaliście ten występ w Łodzi. Tak, no emocje niesamowite, trochę ciężkie do wytłumaczenia, jeśli ktoś nie ma takiej możliwości wchodzenia z kimś. No fajnie jest być fanem i fajnie jest mieć kogo wspierać, nie? Także... Na co możemy liczyć w przypadku Owcy? Zwycięstwo, bo jednak pasza biceps też gdzieś te sporty siłowe, taka tam potrafił wyprężyć te muskuły, jak zawsze oglądałem gdzieś tam właśnie w mediach społecznościowych. Tak. Wydaje się silnym facetem. Bardzo silny, nawet podobne ciężary dźwigaliśmy w niektórych ćwiczeniach z tego, co widziałem. Także no, jeśli on nie jest bezpośrednio, że tak powiem, no z siłki, tylko to jest jakaś tam jakiś jego dodatek, no to mi imponuje osobiście. No i jaki tutaj wynik? No, znam Owcę, wiem, że on daje ponad 100%. Pasza wydaje mi się, że może też być kimś takim, bo nie znam osobiście, więc 50-50, no ale oby Owca, nie? Konferencja prasowa, tak zapytam Ciebie jako weterana konferencji różnego rodzaju prasowych, no. To taka dość spokojna dzisiaj, co? Tak, konferencja spokojna, ale fajnie się oglądało. Trochę przydłużali momentami, Malik trochę przymulał, mógł sobie tam niektóre pytania odpuścić, ale ogólne wrażenie spoko. No nie było dymów, ale ja też nie mam tak, że muszą być te dymy, nie? Więc... Plany na 2022 rok? Osobiste to raczej tylko firma i powolne rozwijanie się dalej w sylwetkowych kwestiach, bo dopiero za 3 lata bym chciał startować, w 2025. Czyli ten 2021 rok tak Cię wyczerpał? Znaczy, jeśli trenujemy bez dopingu, to raczej niemądre jest startować częściej niż co kilka lat, bo to jest bardzo powolny proces dokładania mięsa, więc no, ewentualnie wyszedłbym taki sam, a to nie daje mi nic,
nawet jeśli by to się wiązało z medalami, to nie tego szukam. Bardziej właśnie możliwości bycia coraz lepszym, nie? Z takich sportów, tak jak obserwujesz te sporty sylwetkowe, na przykład kulturystykę i kulturystyka 2021 rok, a czasy Stevie Reevesa, to jednak duża różnica w sylwetkach zawodników. Stevie Reeves by się nie załapał na podium? Powiem tak, wszystko zależy od federacji, no bo właśnie teraz na przykład weszła nawet w tym IFBB głównym, jest coś takiego jak Classic Physique, jeśli dobrze pamiętam tą nazwę, i oni właśnie mają takie sylwetki trochę ale Arnold, te bardziej takie klasyczne, także odnalazłby się na pewno. No i właśnie są takie, w których ja też startuję, te bez dopingu, gdzie tam już są totalnie takie naturalne te sylwetki i nieprzerośnięte, więc na pewno by znalazł swoje miejsce, no i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie tutaj, bo mocno się to rozwija, właśnie mimo spadku tej popularności cały czas jest rozwój w środku, nie? Czyli bez dopingu można kulturystykę spokojnie trenować. Jak najbardziej, liczę na to, że w Polsce też będzie można gdzieś startować, na ten moment nie można. To co, w takim razie bardzo dziękuję. Czekamy na 5 lutego, bo będzie się działo i cały team warszawskiego koksu będzie uczestniczył w walce owcy. No i mam nadzieję, że dacie, że oni, znaczy inaczej, że on da dobrą walkę, a wy będziecie jak zawsze mocno mu kibicować. Na pewno da dobrą walkę, widzimy się i bardzo dziękuję. Dziękuję, Saka. Dzięki.